W 2018 roku Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym odbyły się w austriackim Innsbrucku. Organizatorzy przygotowali trudne i pagórkowate trasy, a elita mężczyzn musiała dodatkowo przejść prawdziwe piekło. Podjazd Höll z największym nachyleniem wynoszącym aż 28%. Mistrzostwa rozpoczęły się od drużynowej jazdy na czas. Najmocniejszy okazał się Quickstep Floors. Drugą lokatę wywalczył Sunweb, a trzecią BMC Racing Team. Tylko czwartym miejscem musiał zadowolić się Team Sky z Michałem Kwiatkowskim w składzie, a CCC z Brandi Polkowice zajęło dziewiąte miejsce. Jedną z największych gwiazd mistrzostw w Innsbrucku był Remco Evenepoel. Belgę kompletnie zdominował rywalizację wśród juniorów. Najpierw z przewagą ponad minuty wygrał jazdę indywidualną na czas, a później rozbił rywali w wyścigu ze startu wspólnego. Evenepoela nie powstrzymały nawet kraksy i inne problemy. Belg po prostu jeździł w innej klasie. Teraz kolarz Dickenick Quickstep powoli zbiera łupy w Welttourze. W sierpniu 19-latek wygrał prestiżowy wyścig Klasika San Sebastian. Wśród kobiet najmocniejsze okazały się Holenderki. W jeździe indywidualnej na czas najszybsza była Annemiek van Vleuten, a podium uzupełniły jej rodaczki Anna van der Breggen oraz Ellen van Dijk. W wyścigu ze startu wspólnego panie w pomarańczowych strojach zamęczyły rywalki atakami, a ostateczny cios wyprowadziła van der Breggen. 29-latka oderwała się od peletoniku na 41 km do mety, wyprzedziła uciekinierki i samotnie popędziła do mety. Druga, Amanda Spratt, przyjechała na metę ze stratą prawie 4 minut. Bardzo dobrze wypadła Małgorzata Jasińska. Polka za cięcie walczyła z najmocniejszymi rywalkami i ostatecznie wywalczyła piątą lokatę. Emocji nie zabrakło również w rywalizacji elity mężczyzn. W walce z czasem najlepszy okazał się Rohan Dennis, który o ponad minutę wyprzedził broniącego tytułu Toma Dumoulina oraz Wiktora Kampenertza. Gorzką pigułkę ponownie musiał przełknąć Kwiatkowski. Polak w jeździe na czas zajął czwarte miejsce, a Maciej Bodnar był 17. Ostatnim akcentem mistrzostw był ponad 250-kilometrowy wyścig mężczyzn. Walka rozkręciła się na dobre na ostatnich okrążeniach. Tempo w peletonie narzucali m.in. Francuzi oraz Włosi, a z każdym kolejnym kilometrem z czołowej grupy odpadali kolejni kolarze. Z trasy zszedł m.in. Michał Kwiatkowski. Rafał Majka również nie wytrzymał mocnego tempa i ostatecznie zajął 35. miejsce. Na czele walka trwała na całego. Na piekielnym podjeździe Höll z sił opadł Gianni Moscon. W pierwszej grupie pozostali Alejandro Valverde, Michael Woods oraz Romain Bardet. Ostatecznie dojechał do nich również Dumoulin, ale w finałowym sprincie najlepszy był Valverde. Hiszpan, który aż sześciokrotnie znajdował się na podium mistrzostw, teraz mógł w końcu cieszyć się ze zwycięstwa.